Cześć, ja jestem Sarci, witam Was w kolejnym odcinku serii Zagrajmy w Horizon Zero Dawn. Kontynuujemy wątek fabularny, jesteśmy obecnie w sercu matki i mamy dostać się do domu Matron. Tak się składa, że powinniśmy po prostu ruszać tutaj dalej. Ostatnio udało się porozmawiać z Tebem, którego pamiętamy z początku gry, kiedy kierowaliśmy jeszcze kilkuletnią Aloy. A teraz pora rozejrzeć się tutaj dalej i być może uda się jeszcze kogoś ciekawego spotkać i ewentualnie pogadać. Co gadza sobie myślą? Że kim są? Że tak sobie przychodzą sobie po tym wszystkim, co zrobili, co? No, widać już od dłuższego czasu, że będzie chyba problem, jeśli chodzi o te relacje pomiędzy Nora a Kardża. Nie chcę jej nikogo. Tutaj też możemy chyba przysiąść na chwileczkę, co? Dokładnie tak. Nie wiem czemu, ale troszkę mi to przypomina w tym momencie takie słowiańskie klimaty rodem z Wiedźmina. Nie wiem jak wam. To chyba przez te śpiewy coś mi się wydaje, no ale w każdym razie idziemy dalej, no bo wciąż musimy dostać się do tego domu Matron. Tutaj każdą osobę możemy zagadać, ale tak jak mówiłem poprzednio, te teksty poszczególnych postaci też się po pewnym czasie powtarzają. Dobre jedzenie, dobre piwo, dobrzy przyjaciele, czegóż więcej potrzeba do szczęścia. Nic do roboty do końca dnia. No to powinieneś się cieszyć, że nie masz nic do roboty, możesz sobie odpocząć i się odprężyć. Poproszę ją do tańca, tylko wypijesz jeszcze jedno i wtedy poproszę. No, to nie przesadzaj tylko z tym piciem, bo będziesz miał efekty odwrotne od zamierzonych. Troje dzieci! Po co Nora, troje dzieci! Co za Nora? A na przykład temu panu już zdecydowanie za wiele tego picia, już ma wyraźnie dość. No tutaj też możemy sobie przystanąć przy ognisku, tak jak wcześniej, ale ruszajmy po prostu dalej. Tak, zwłaść stamtąd! Wystarczy, żeś pijany! Po co jeszcze jest jeszcze lepsze niż rok temu, a to jest wyczyn. O, nie powinienem włazić na cudze dachy, co? Piwo jest jeszcze lepsze. Jeszcze sobie kurde krzywdę zrobi. Złaź mi stamtąd, ale już! Chciałabyś, żebym spadł, co nie? I to prosto na głowę! Chciałabym, żebyś stamtąd zlazł! Nie chcesz, żebym się bawił i tyle! No kurde. Dobra, zostań tam choćby całą noc! Tak zrobię! Lepiej, żeby nic mu się tutaj nie stało. Nie będzie mi gadała. Szkoda, że w tym roku nie ma tego muzyka. Wiesz, tego z długimi, ciemnymi włosami. Gość chyba ma jej wyraźnie dość, co? Co za idiota. Co rok to samo, co rok. Przynajmniej nie biega po ścieżce wojowników. Skoro co rok to samo, to nie powinno w takim razie dziwić, że znowu tam wszedł. No, lepiej niż... Nie masz lepszej rzeczy do roboty niż rozmowa ze mną. No dobrze. Słuchajcie uważnie. Musicie to pamiętać i powtórzyć, gdy mnie zabraknie. Na początku całe życie pochodziło od Wszechmatki. Ludzie, maszyny i potwory to wszystko jej dzieci. Żyli obok siebie w jej kochających ramionach, w dzikiej obręczy. Ale część zaczęła być niespokojna. I choć matka dawała im wszystko, wciąż chcieli więcej. To byli niewierni. Uwierzyli w obietnice maszyn, że będą im służyć. Że stworzą im nowy świat, lepszy niż dany przez Wszechmatkę. Świat z metalu. Powiedziały niewiernym, że wszystko zrobią za nich. Będą karmić, dadzą schronienie, życie łatwe i w dostatku. I tak niewierni odeszli z maszynami. A tylko prawdziwe dzieci, matki i ojcowie ludu Nora zostali z Wszechmatką. Z początku maszyny spełniały swoje obietnice. Zbudowały miasta, wielkie i straszne, pomnik ich grzechu. Ale niedługo służyły niewiernym. Spośród maszyn wyrósł król. Maszyna potężniejsza niż inne. Metalowy diabeł.
i niewierni zaczęli mu służyć. Służyć maszynom. Ale metalowy diabeł wciąż był nienasycony. Chciał podporządkować sobie cały świat i próbował odwieść prawdziwe dzieci od wszechmatki. Ale one nie odeszły. Zebrały się na zboczu góry, aby być blisko niej i modliły się jak nigdy dotąd. Metalowy diabeł grzmiał głośniej niż grom. Rozwścieczony ruszył, by zmierzyć się z wszechmatką. Chciał ją zabić. Powaliła go. Na zawsze. O czym zresztą dobrze wiecie, bo jego truchło wciąż tam leży. Zamarznięte w hańbie. Pokonane. Maszyny rozwścieczyła śmierć ich króla, a ich umysły stały się dzikie jak u bestii. Niewierni porzucili swe miasta, zmuszeni ruszyć w świat bez opieki maszyn. Tylko my pozostaliśmy prawdziwymi dziećmi Wszechmatki. Zbudowaliśmy to wszystko rękoma, które nam dała. Zaczęliśmy też polować na maszyny. Metal niezbędny jest do rzemiosła jako surowiec. Nie powinniśmy mu się kłaniać. Dlatego pozostajemy wierni jej prawom. Trwamy w modlitwach, czyż nie? Bo niebezpieczeństwa nie minęły. Niewierni wciąż zazdroszczą nam świętej ziemi. Pragną jej. A rok za rokiem złość maszyn rośnie. Szukają małych, niegrzecznych, norańskich chłopców i dziewczynek. Co? Czy wśród nas jest maszyna? Nie, nie. To stare oczy płatają mi figle. No proszę. To ciekawa była historia. Interesujące. Słuchajcie uważnie. Czy musicie to pamiętać i powtórzyć, gdy mnie zabraknie. Okej, ona już powtarza tę historię od początku, ale warto było ją wysłuchać, dlatego właśnie tutaj przysiadłem i posłuchałem. Chociaż mam wątpliwości, czy dobrze ona robi, opowiadając tę historię dzieciom, bo tylko biedne dzieci nastraszy, no ale my już tutaj nie powstrzymamy tego za bardzo. Kogo to obchodzi? Zrobiłem coś źle? Chciałbym się tylko, żeby tym razem nikt nie zginął. To byli niewierni. Tutaj mamy kupca. Aloy, tutaj! A, bo to jest ten karst, którego znamy już z dziczy. Proszę. Chodź tutaj, Aloy. Karst? Co ty tu robisz? Ostrożnie. Udawaj, że mnie nie znasz. Nie wolno mi handlować z wyrzutkami, pamiętasz, prawda? No pewnie. Dobrze, że się chociaż odezwałeś. Oj, nie bądź taka. Wiesz przecież, że będę ci jutro kibicować. Nie mogę się doczekać min paru osób, kiedy wygrasz. A gdybyś jeszcze czegoś potrzebowała, jestem do usług. Co by nie mówić, mimo wszystko, Aloy dzięki karstowi miała możliwość, żeby wzbogacić się o różne przedmioty, czy tutaj na przykład potykacz, który zakupiliśmy niedawno. Więc serce matki. Myślałam, że wolisz dzicz. Cóż, nie zawsze da się pić w samotności, a? W sumie czasem brak mi towarzystwa. Masz, przyznałem się. Nie myśl o mnie źle. Zapomnę o sprawie. Jak dostanę zniżkę? Nie możesz. Żartuję, Karst. Miło cię widzieć. Nie masz litości. Oj tam, Aloy, lepiej trzeba było pozostawać przy tej zniżce. Może jeszcze byś takową dostała. Dobra, no to do dzieła. Dobra, chciałem zobaczyć, czy on tu ma tutaj coś więcej. Wygląda na to, że tak. Jest proca wyrzutnia lin, potykacz, który już mam, łuk bojowy, łuk wyborowy, proca kardża. Też cały czas będę pamiętał, że tutaj można takie rzeczy kupować. Te stroje to chyba są dokładnie te same jak u Teba. Do tego jeszcze surowce. Tu się chyba nic nie zmieniło w porównaniu do tego, co miałem wcześniej. Pakiet strzał myśliwskich. W sensie wcześniej, wiecie, kiedy byliśmy tam w dziczy i pytaliśmy Karsta o ofertę, może parę dodatkowych rzeczy jeszcze tutaj się dodało. I mamy znowu skrzynię darmowych próbek. Poprosimy w takim razie. Skoro za darmo i możemy zdobyć, to czemu by nie? Więc to by było póki co na tyle. No to na razie. Powodzenia! W każdej chwili możemy jeszcze z nim pohandlować, tak? Nie przyjmuję zwrotów. Posypie się, to masz problem. Dobra. Do zobaczenia. Wtedy będziesz już wojowniczką. Taki jest plan. Zobaczmy w takim razie ekwipunek i tę skrzynię.
A, bo tutaj jeszcze nie otworzyłem tej wcześniejszej. Mamy parę ciekawych rzeczy. I tutaj kolejne. Bardzo fajnie. Zerknijmy na te wywary, bo dostałem wywar odporności na ogień. 75% odporności na ogień przez 90 sekund. No dobra. Jeśli będziemy walczyć z przeciwnikiem, który będzie atakował ogniem, to możemy o tym pamiętać. Tak na przyszłość. A póki co ruszamy tutaj. Profanują naszą jesień. Za chwilę pobłogosławimy próbę. Ale najpierw powitamy gości. Od 2 lat cieszymy się pokojem Skardża. Czas odnowić więzi handlowe z Południkiem. Ci oto posłowie przybyli do nas pod sztandarem pokoju. Pokoju, już to widzę. Oto zwiastowanie wdzięczności sporządzone ręką Króla Słońce Awadu. Buduj śmieciu! Hej, hej! Światłość jego... Schowajcie owoce! O kurde. Wierni Nora, schowajcie owoce! Jam Oseram, nie Kardża. Więc powiem krótko. 13 Król Słońce był morderczym ciulem. Serio mówię. Tyran i potwór, od co? Najeżdżał nas dla krwi i ofiar, dokładnie tak jak was. Moją siostrę porwali. Nienawidziłem Kardża. Ten 13 król nie żyje. Już 2 lata. A kto go ubił? 14. No? Nie dla rządzy władzy, a dlatego, że ktoś musiał przerwać okrutne rządy jego ojca. Tak! List, który czyta ten biedny kapłan, to przeprosiny. Prosto od 14 króla. Więc proszę, czy możecie go wysłuchać? Dziękuję. Oto zwiastowanie wdzięczności, sporządzone ręką Króla Słońce Awada, 14 światłości promiennego rodu. Jest Kardża zabrali moją malutką siostrzyczkę podczas najazdu Klingaszcza. Próby... Wszechmatka im wybaczy, bo ja nie mogę. Arcymatrona Tirsa tym razem posunęła się za daleko, zapraszając krwiożerczych Kardża na nasz dzień. Gdy wasi podopieczni zajmą swoje miejsca Kardża nie powstrzymają mnie przed cieszeniem się łączymy się w modlitwie nam zrobić? Za ich powodzenie w zmaganiach. Dziękuję wam za uwagę. Za gościnę w obręczy. Bogini powinna dziękuję za Kardża, mądrość ja. Starszyzny. To było, minęło. Za łaskę waszych matek. Jesteśmy zjednoczeni działaj przez Kardża. Handel i ufność. Matka zapomniała o modlę się, żeby Nora już nigdy więcej nie musieli opłakiwać własnych bogini dzieci. Bogini powinna sądzić Kardża, wciąż nie pamiętamy ja. Naszą minęło. Historię. Wciąż pamiętamy grzechy mego ojca. Wciąż pamiętamy dzieci Nora, które tak dzielnie broniły waszych ziem. No proszę, więc tutaj też istotną rolę odgrywają te wątki polityczne, jak słyszycie. Ale to jest ciekawe, że ten gość wygląda na to, że ma też fokusa, co? Zobaczmy. On nosi fokus. Taki sam jak mój. Jesteś pierwszą osobą, u której widzę fokus. Skąd go masz? Co? Nora? Nosząca jeden z nich? To niemożliwe. Twoje plemię lęka się ruin. Unika ich. Nie jestem jak inni Nora. Cóż, ty widać, nie? Skoro buszowałaś w resztkach świata metalu. Co się stało? Przepraszam. Awaria. Olin, poznajesz miejscowych, co nie? Wiesz, jeszcze wrócę. Czekaj. Nie, pomówmy później. Muszę iść. O, on jest na większym katu niż myślałem. Hej, masz takie samo cacko na głowie jak Olin. Od kiedy stały się takie modne? Ma na imię Olin? Kim on jest? I skąd ma jedną z tych rzeczy? To darmozjad, ale ma wysoko postawionych kumpli. Połowę czasu szuka artefaktów, a drugą... pije i gra. A tę błyskotkę to chyba ją sobie gdzieś wykopał.
Nosi na gębie mnóstwo dziwacznej biżuterii. Nie obrażaj się. Tobie pasuje. No, tutaj sobie nie zdaję sprawy, jaką, można powiedzieć, moc niesie za sobą ta biżuteria. Kurczę, przydałoby się dowiedzieć, o co chodzi z tym Olinem. Co jeszcze wiesz o Olinie? Naprawdę jest taki ciekawy? Zaczynam być zazdrosny. W sumie przeczesuje ostępy, szuka, kopie, a co znajdzie, sprzeda możnym. A jak nie szuka, to tropi. Dokładnie taki zestaw umiejętności musi mieć dobry przewodnik. Znam go od paru lat. Lojalny kompan, dba o rodzinę, potrafi całkiem nieźle wypić, lubię go. Ale poza tym niewiele wiem. W sumie to właśnie ja nawet nie myślałem o tym tak dłużej, ale rzeczywiście pewnie tych fokusów jest więcej i można by je było odnaleźć. Możliwe, że inni ludzie też go posiadają i korzystają z niego, kiedy to pozostali szaracy nawet o tym nie wiedzą. Powiedz mi coś o Olinie. A jak nie szuka, to tropi. Znam go od paru lat. Lojalny kompan, dba o rodzinę, potrafi całkiem nieźle wypić, lubię go. Ale poza tym niewiele wiem. Mam nadzieję, że będę mógł z nim jeszcze porozmawiać. Myślałam, że obrzucą twojego przyjaciela odpadkami, ale uspokoiłeś ich. Dzięki. Nie sądziłem, że dam radę. Nora wciąż są wściekli na Kardża za krwawe łowy. I to nie dziwi. Też ciekawe, bo tak jeszcze myślę ciągle o tym Olinie. Ciekawe, czemu coś tam mu się stało z tym fokusem. Przecież o ile wiem, to Aloy przez te wszystkie lata nie skarżyła się na żadne bóle, kiedy z fokusa korzystała. Chcę cię zapytać o coś jeszcze. Jak chcesz. Ale będę się tu kręcić po błogosławieństwie. Może wtedy porozmawiamy? No, jeśli będzie taka możliwość, to czemu by nie, ale mimo wszystko, skoro mogę też teraz zapytać na przykład o Kardża. Skoro historia Kardża jest tak krwawa, to czemu im służysz? Poprzedni król i jego ludzie to rzeźnicy. Nowy władca chce pokoju. Nie ma w tym okrucieństwa. Poza tym Kardża nie tylko walczą, ale i budują. Choćby południk. Przy nim wszystko inne to zlepek drewna i kamieni. Teraz pytanie, czy te pokojowe zamiary nowego króla są prawdziwe, czy to tylko jakaś podpucha, co? Jak wielki jest południk? Jaki on jest? Jakby tu zacząć. Mój lud jest świetny w kuźni, no po prostu mistrzowie metalurgii. Ale w budowlance to... Kardża nas przebili. Miasto wisi nad kanionem, mają więcej mostów niż nora dróg, ich budynki są jak góry. A z drugiej strony doliny mają iglice. Odbija promienie słońca niczym pchnięty w niebo nóż. Powinnaś sama to zobaczyć. Uznaj to za wyzwanie. Albo zaproszenie. No dobra. Pewnie będziemy mieli okazję. Nigdy nie słyszałam o krwawych łowach. Co to takiego? Twoje plemię ginęło na wojnie, a ty nic o tym nie wiesz? Zamknęli cię gdzieś? Co z tobą? Miałaś nadopiekuńczych rodziców? Byłam wyrzutkiem plemienia. Odrzucili mnie. A, tak. Słyszałem, że tak robicie. Dla mnie to okrucieństwo. Ale nawet wyrzutek Nora powinien wiedzieć o szaleństwie maszyn, co nie? Że z roku na rok są gorsze. Szalony król myślał, że jak przeleje dość krwi dla Boga Słońca, to uspokoi maszyny. Nie wyszło. Przez lata najeżdżał plemiona, brał ludzi na ofiarę, w tym moją siostrę. Nora walczyli mężnie, ale życia to nie wróci. Kurczę, w końcu się dowiadujemy czegoś więcej na temat aktualnej, najświeższej historii tego świata. Więc co się stało? Jak się skończyło? Syn szalonego króla połączył siły rebeliantów Kardża i wolnych ludzi Oseram. Razem dokonaliśmy cudu, wzięliśmy południk i zabiliśmy starego wariata. Teraz syn siedzi na tronie i mamy zmianę na lepsze. Za Avada nie ma żadnych ofiar ani niewolnictwa. Ludzie z różnych plemion goszczą w południku, są wśród nich nawet wygnańcy Nora. Odwiedź nas, proszę. Jeśli będzie taka możliwość, to czemu nie? Kim są Oseram? A, moje plemię, z północnego zachodu. Trzy rzeczy nam wychodzą. Kłótnie, kowalstwo i browar. A wolni ludzie,
Kim są? W sumie można nas nazwać najemnikami, wojskiem za pieniądze. Ale bardziej lojalnymi niż można pomyśleć. Awad nie pozbyłby się ojca bez naszych mięśni i broni. A teraz część służy mu dumnie w osobistej straży. Kurczę, kilka różnych plemion. Wszystko naraz teraz się dowiadujemy. Wszystkiego naraz się teraz dowiadujemy. Pojmali twoją siostrę i złożyli w ofierze? To straszne. Porwana? Tak. W ofierze? Nie. Na Erse trzeba więcej niż paru kardża. Uciekła, a teraz jest kapitanem. Kapitanem całej straży. Pupilką samego Króla Słońca. Jak zdołała przeżyć? Ach, opowieść jest ciekawa, ale wymaga czasu. Może kiedy indziej, przy kielichu albo trzech? Albo odwiedź Południk i poznaj ją osobiście. Polubicie się, obie jesteście dość... bezpośrednie. No dobrze, spróbujemy, jak już tam trafimy. Powiedziałeś, że maszyny robią się coraz groźniejsze. Tak, nie muszę ci tego powtarzać, co? Pierwszy słyszę. O, wybacz. Myślałem, że każdy to wie. Z tego, com słyszał, 15, 20 lat temu maszyny nie były tak wściekłe, jak są teraz. Kiedy się zbliżał myśliwy, bały się i uciekały. Ciężko było je chwytać, ale nie niebezpiecznie. O ile było się sprytnym i uciekało z drogi. Aż wreszcie nadszedł dzień obłędu i wszystko się zmieniło. Dzisiaj, jak się do nich strzeli, maszyny warczą i prą na ciebie. Jeszcze parę lat i będą atakować ludzi na sam widok. Samo wyjście z domu będzie ryzykowne. A jakby tego było mało, wciąż pojawiają się zupełnie nowe rodzaje. Większe, wredniejsze, lepiej uzbrojone. Jak piłozomb? Tak, pojawił się z 10 lat wstecz. Ale co parę lat przychodzi coś jeszcze gorszego, bez kitu. Więc co jest przyczyną? Nikt nie wie. A maszyny ci nie powiedzą. Kurczę, obyśmy mieli możliwość się prędzej czy później tego dowiedzieć. Też na temat właśnie pochodzenia maszyn, czemu to wszystko się tak pozmieniało. Powiedz mi o dniu obłędu. Z tego, com słyszał, 15, kiedy się zbliżał myśl, ciężko było je chwytać, ale nie, aż wreszcie nadszedł. Dzisiaj, jak się do nich jeszcze parę, a jakby tego było mało. Jak piłozo? Tak. Więc... Nikt. Okej, wybrałem to jeszcze raz, bo było oznaczone jako nieodczytane, ale to jednak to samo. Chcę spytać o coś, o czym wspominałeś. No to pytaj. No właśnie, bo tutaj jeszcze mogliśmy o jego zbroję zapytać. Nigdy nie widziałam podobnej zbroi. Nigdy nie widziałaś stali straży? No to zaprezentuję. Pleciona, dodatkowo wzmocniona, mocna, że zatrzyma piłozęba. Musi być. Straż to najlepsi ludzie króla. Zabójcy i ludzi, i maszyn w jednym ciele. Nawet taka wojowniczka Nora jak ty może sobie nie do końca poradzić. Z tym całym żelastwem na sobie? Wątpię. No, trudno rzec. Moim zdaniem walka byłaby raczej wyrównana. Powinnam iść na błogosławieństwo. Tak. Może nie powinienem tego mówić, ale widać, że odstajesz od tego ciemnogrodu. Znaczy, jesteś bystra, bez wątpienia zdolna i... No weź, spójrz na siebie. O czym mówisz? Ty już wiesz. Jak będziesz kiedyś w Południku, znajdź mnie. Pokażę ci to i owo, poprzedstawiam. Tam jest zupełnie inaczej. Tak czy siak też idę na to całe błogosławieństwo, więc do zobaczenia, może? Mamy zapomnieć, co Karja zrobili naszemu plemieniu? Wszechmatko, daj mi siłę. Nie idziesz na błogosławieństwo? Potem pogadamy. Nie powinniśmy. No dobra, to rzeczywiście potem to zrobimy. Czy ja się mogę tutaj dostać? O, nie za bardzo. Lecimy w takim razie na ceremonię błogosławieństwa. Jeszcze kawałek drogi. Aha, bo ja teraz muszę częściowo się wrócić, chociaż teraz nieco inną drogą. Jeszcze tutaj chciałem zobaczyć. Powiem wam, że jak po raz pierwszy zobaczyłem tego Erenda, to jakoś tak nie wywarł na mnie najlepszego wrażenia. Jakoś z twarzy wyglądał mi na osobę nie do końca godną zaufania, a tymczasem w trakcie rozmowy sprawił dużo lepsze wrażenie, jakoś tak bardziej był przyjazny. Więc być może
No nie zawsze zdecydowanie też trzeba oceniać ludzi na podstawie wyglądu, taka prawda. Tutaj jeszcze widzę, że coś też mamy. Aczkolwiek no nawet też po pierwszej rozmowie trudno powiedzieć, może się okazać, że jeszcze z czasem się o czegoś więcej o danej osobie dowiemy. No proszę, co ja tutaj kurczę znajduję? Jakieś kolejne skrzynie, które mogę, jak rozumiem, otworzyć tutaj w ekwipunku. Skrzynia Schulera okruchów. Mamy okruchy metalu. Tutaj też. I skrzynia modyfikacji. Splot ubioru. Dobra. Nie wiem, czemu wykrzyknik nadal nie pokazuje, skoro wszystko sprawdziłem, jeśli chodzi o skrzynki. Odporność na skażenie i odporność na ciosy. Na razie to by było na tyle. Mam nadzieję, że ten wykrzyknik prędzej czy później mi zniknie, żeby nie myliło to na przyszłość. A póki co wracamy, czyli mniej więcej skorzystam z podobnej drogi, tyle tylko, że tam dalej będę musiał skręcić. To jest tutaj, tak? Dokładnie. Popatrzcie, wcześniej tutaj też się wybierałem kawałek. Czyli mniej więcej sobie okrążymy całą tę osadę. To mi się podoba bardziej niż sama próba. Z każdej strony właściwie. Nie mogłabym żyć pośród maszyn tak jak ty. Nie na zawsze. Taki talent to... Chciałbym, aby każdej nocy była taka zabawa. Nie tylko na specjalne okazje. O, uwielbiam ten fragment. Chcę tańczyć. Tak, i tutaj jakbym poszedł w tę stronę, to już bym się wrócił do tego głównego wejścia, więc ruszamy tutaj, gdzie ma się najwyraźniej ta ceremonia błogosławieństwa odbyć. A, to budzi wspomnienia. To naprawdę niezłe. Chcę zobaczyć. Błogosławieństwo się zacznie, gdy zbiorą się kandydaci. No dobra, czyli to jest miejsce dla nas. O! Chcesz więcej pomidorów? A, po prawdzie, to myślałem, że to kamienie. Kamienie są twardsze. Poczułbyś różnicę. Jeśli chcesz pomówić, możesz przyjść po ceremonii. Nie chcę nic wstrzymywać, ani sprawić, że się rozzłoszczą. No dobra. Tyle włóczni. Wszędzie włócznie. Po ceremonii, proszę. Wtedy porozmawiamy. Rzeczywiście nieźle go wcześniej obrzucili tymi pomidorami. Tym bardziej pasuje, że rozdaje się na kolejne. Zajmij swoje miejsce. Modlitewny lampion jest twój. Zrobiłam go dla ciebie. No proszę, a Tirsa nadal bardzo miła. Bluźnierstwo. Siostry. W przeciwieństwie do innych matron. Kandydaci. Przed każdym z was postawiliśmy lampę, dzieło waszej matki. Na jej cześć zapalcie płomień. No proszę. Zarosta, oczywiście, że zarosta. Ku pamięci Rosta i wszystkiego, co dla mnie zrobił. Wszechmatko, usłysz nasze prośby. Czym jest dziecko, jeśli nie łzą pełnej nadziei matki? Grojącym płomieniem, co rwie przez stworza, niczym wiosenny wiatr. Żeglujący pośród chmur, wypełniający płuca. Aby każdy z nas stał się ogniem wielkiego łańcucha miłości. Ale fajny klimacik. Za dużo miłości, a za mało walka. Tam jest Olin. Mam do niego kilka pytań. O, no to super, że możemy z nim porozmawiać. Może wreszcie teraz coś więcej by powiedział. Przydałoby się. Jeszcze rozglądam się. Ponoć jak wygra, poprosi o błogosławieństwo pary. Ale nie ze swoją dziewczyną, tylko z jej siostrą. Wyobrażasz sobie? Kardża zabrali moją malutką siostrzyczkę podczas najazdu 5 lat temu. Niech Wszechmatka im wybaczy, bo ja nie mogę. Wygląda na to, że mogę też porozmawiać z Tirsą. Aloy, już po błogosławieństwie.
więc możemy w końcu spokojnie porozmawiać. Ufam, że ceremonia nie była nieprzyjemna, biorąc pod uwagę okoliczności. No cóż, szczerze mówiąc, nie było jakoś bardzo przyjemnie, jeśli chodzi o przyjęcie przez pozostałych. Widziałem te dziwne spojrzenia, ale Aloy chyba jest już do tego częściowo przynajmniej przyzwyczajona. Te okoliczności to, że chciałabym wygrać próbę, a nie stać w kółku mamrocząc modlitwy Nora i zapalając latarnie modlitewne. Oczywiście. Lata izolacji sprawiły, że rytuał, który dla nas stanowi źródło niezwykłego piękna, nie przypadł ci do gustu. Może izolacja dała mi lepszą perspektywę. Skupiam się na efekcie, nie rytuałach. Masz prawo do swojego zdania, a ja to uszanuję. Pewnie chcesz o coś zapytać. Okej, to było dziwne. Szczerze mówiąc, spodziewałem się innej odpowiedzi po tej, którą wybrałem. No ale mniejsza z tym. Dlaczego zostałam wyrzutkiem tuż po urodzeniu? Jaką zbrodnię mogłam popełnić, zanim przyszłam na świat? Aloy, na to pytanie nie mogę odpowiedzieć. A czemu? To proste pytanie. A co z moją matką? Czy jest tutaj? Ogląda mnie? Czy nie żyje? Czy jest tu? Czy nigdzie? Twoja matka z pewnością jest z nami, choć tylko duchem. To nie jest odpowiedź, prawda? I żeby było jasne, jestem tu, by uzyskać odpowiedzi, prawdziwe. A kiedy wygram próbę, zażądam ich. Wiem. Nie oczekiwałam niczego innego. Naprawdę już się nie mogę doczekać, żeby te odpowiedzi uzyskać, bo nikt nie chce niczego powiedzieć. A co z Rostem? Dlaczego został wyrzutkiem? Więc nie wyjawił ci tego? Przysiągł nigdy o tym nie wspominać. Tak. Tak jak ja i reszta arcymatron. Przepraszam, Aloy, lecz przeszłość Rosta musi na razie pozostać tajemnicą. Oczywiście. Ojejku, czemu te wszystkie sekrety? Rost mówił, że matrony nie tylko przewodzą plemieniu. Co jeszcze robią? Uczymy, radzimy, błogosławimy. Gdy trzeba, sądzimy. Dbamy przede wszystkim o dobro plemienia. W tym roku w swoich szeregach mamy 3 arcymatrony i około 30 matron. Co je różni? Matrony to pramatki z 2 pokoleniami potomstwa. Arcymatrony posiadają natomiast przynajmniej 3 pokolenia swego imienia. Dlatego przemawiamy w imieniu całego plemienia i wspomagamy je. Szczególnie zaś arcymatrony. Więc im więcej masz dzieci, tym większy autorytet? W sumie sposób dobry jak każdy inny. A może być inny sposób? Okej, no ale w sumie to nie wiedzieliśmy do tej pory, czemu matrony są właśnie matronami, czemu się tak nazywają. Teraz przynajmniej wiemy więcej. Czemu Lansra tak mnie nienawidzi? To kobieta dość radykalna. Nic więcej nie mogę rzec. To nie moja wina, że się urodziłam, ani że matrony zdecydowały się mnie wygnać. Zgadzam się całkowicie, ale opinie bywają różne, a wszystkie nasze głosowania wymagają większości. No niestety, ta Lansra zdecydowanie takie bardzo zaściankowe myślenie prezentuje, no ale Tirsa naprawdę dobre wrażenie sprawia. Też kurczę, aż podejrzliwie do tego podchodzę. Czy to nie jest jakaś podpucha, ale z drugiej strony już na początku gry do Rosta też się zwracała w ten sposób, więc mam nadzieję, że można jej rzeczywiście zaufać. Aż dziwne, że Nora dopuszczają wyrzutków do próby. Taka życzliwość nie jest w ich stylu. Prawo stanowi, że dzieci wyrzutków mają taką możliwość. To szansa na powrót do plemienia. Jednak z tego, co wiem, nikt przed tobą nie skorzystał z tego prawa. Wow. Nic w tym dziwnego. Wątpię, by wiele dzieci wyrzutków przeżyło w dziczy wystarczająco długo. Myślę raczej, że to z powodu małej liczby dzieci wyrzutków. Do tej pory miałam okazję poznać tylko jeden taki przypadek. 13-latek, który zabił matkę. Ale na próbie 5 lat później już się nie zjawił. Nie. Mało prawdopodobne, żeby przeżył tak długo. Ale miał swoją szansę. Inne plemiona by go po prostu straciły. To może być dla ciebie trudne do przyjęcia, Aloy. Lecz tradycja wygnania jest, mówiąc oględnie, ludzka.
Serio? Spróbuj tak żyć przez 18 lat, Tirso. To pogadamy. No właśnie, tylko Aloy tak naprawdę wie, jak to jest, ale to tylko pokazuje, jakim ewenementem jest nasza bohaterka. Powinnam iść. Przepraszam, jeśli byłam obcesowa. Po prostu od tak dawna szukam odpowiedzi. Wiem, dziecko. Nie tylko ty czekałaś latami na ten dzień. Pomodlę się za twoje powodzenie. No właśnie, oczywiście Aloy już się nie może doczekać odpowiedzi, ale z drugiej strony też na pewno czuje, że Tirsa jest życzliwa, stąd troszeczkę się usprawiedliwiła na koniec. Aloy, chcesz zapytać o coś jeszcze? No jeśli nie mogę, to nie. No to idę. Do zobaczenia wkrótce. No ale mamy tutaj też Erenda. W sumie nie było źle. Fajnie, krótko. Ale znam pół tuzina oseramskich kowali, co robią lepsze fajerwerki. Ups. To nie tak, że chcę szydzić z waszego świętego rytuału. Był ładny. Serio. Był ładny, ale u was byłby lepszy, co? Tak, no to powodzenia w tej próbie. Może kiedyś spotkamy się w południku. Kto wie. Skoro tak o tym mówisz, to pewnie się spotkamy. Próbowałem piwa Nora. Niezłe. Sporo drożdży. Tak, no to powodzenia. Znów chcesz pogadać? Tak, no to... A, chciałem zobaczyć, bo za każdym razem widzę, że coś nowego opowiedział. A tutaj mamy jeszcze tego Irida. Błogosławieństwo było pouczające. Pierwszy raz je widziałem. Rzadki dar do prawdy. Przecież nie wierzycie we Wszechmatkę. Odległość między plemionami Nora i Kardża zazwyczaj utrudnia poznanie. Ale tutaj, wśród was, dostrzegam piękno. Być może Naman ma jednak rację, że wszystkie ludy i krainy oświetla słońce. O kim mówisz? O moim bracie, który uważa, że na niebie jest dość miejsca dla wielu różnych wierzeń. Kim jest ten król słońce? Jego światłość, Avad, jest 14. królem z promiennej linii. Jego blask ogarnia niebo i wszystko pod nim. Jest wybrańcem słońca. Jego boskie rządy dają nam mądrość i sens istnienia. Szanujesz go. Znacie się? Z definicji jest niepoznany i nieomylny. Jesteśmy jego narzędziami, nie towarzyszami. Byłem w jego blasku, ale zasłaniamy twarz, aby nie wpatrywać się w jego światło. Jest słońcem, ma władzę absolutną i zero przyjaciół. Pozazdrościć. Zdecydowanie trzeba się przyzwyczaić do tego, że często w tej grze to, co mamy w napisach, a to, co mówią postacie, troszkę się różni, a nawet często mocno się różni, no ale sens jest zachowany. W każdym razie bardzo warto to wszystko wypytać, bo ile byśmy stracili, gdybyśmy tych rozmów nie odbyli? Nie wiedzielibyśmy o wielu szczegółach na temat tego uniwersum. Jeśli ten twój król jest taki wspaniały, to jak wytłumaczyć zbrodnie poprzednika? Cóż, gloria słońca jest wspaniałą, acz ciężką koroną dla kruchego ciała człowieka. A gdy ma ono skazę, zaiste w grobowych jaskiniach widać, że czaszki minionych królów są spękane, spaczone trudem i ogniem słonecznego żaru. Taki ciężar może przygnieść każdego, nawet władcę ludzi. Więc słońce może dokonywać złych wyborów. O, nie, nie, nie. A była królowa słońce? A, miał liczne towarzyszki i żony. Żeby słońce wybrało królową, nie króla. Tak się niestety nie stało. Czemu nie? Słońce jest mężczyzną naturalnie i dlatego mianuje następców. A to światło na niebie. Nie widziałam, żeby mu coś dyndało. Może nie zauważyłeś, ale tutaj rządzą kobiety. Cóż, Avad wybrał kobietę na kapitana straży. To pierwszy taki przypadek w historii. Mówisz o siostrze Erenda? Z tego, co wiem, Ersa jest świetna. O, rzeczywiście jest. To kobieta i do tego z zewnątrz. Byłaby z niej dobra królowa, prawda? Królo? Nie, 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 nie. Ale to, co powiedziała Aloy, że nie zauważyła, żeby słońcu coś dyndało, trzeba przyznać, że Aloy ma też te swoje poczucie humoru.
Kim jesteś, kapłanie? Jestem pobożny Irid. W plemieniu Kardża odbija się chwała naszego pana, a my, jego kapłani, jesteśmy jeno iskrą słońca. Sporo mówiłeś, ale nic nie powiedziałeś. Wybacz mi. Moim zadaniem jest nieść wolę słońca, służąc jego ziemskiemu wysłannikowi, królowi słońce. Pocieszam tych, którzy kroczą w świetle dnia i zmierzam ku tym zanurzonym w mroku, których blask ledwie sięga, niosąc ciepło. Mieszkasz w południku? A tak. Gdzież lepiej uczcić boski spacer słońca, niż w miejscu, w którym kamień odbija jego promienie? Wychowałem się w najgłębszym cieniu miasta, wśród ptasich rynków, stoisk z metalem, przepraw i jedwabiów. Brzmi imponująco. O, musisz to zobaczyć. Zresztą wystarczy tam dotrzeć. Z rozkazu jego światłości bramy są otwarte dla wszystkich. Każdy nora, który opuszcza świętą ziemię, zostaje wygnańcem. Ale kto wie, może skończę gdzie indziej. Przybyłeś tu tylko po to, żeby wygłosić przemowę króla słońca? Taką mam służbę oraz wielki zaszczyt. Nieść światło zadośćuczynienia tym, których zaćmiliśmy i skrzywdziliśmy. Przełknąłem swój strach, lecz znów mnie chwycił. Bardzo dobrze, że Erend odbył tę podróż. To moja tarcza. Dobry człowiek. Dlaczego Kardża walczyli z Nora? Za 13 króla słońce Kardża wojowali ze wszystkimi plemionami. Jego światłość odesłał te dni w mrok. Musimy odnowić nasz wewnętrzny blask. Chociaż niewielu chce tutaj przybyć. Boicie się Nora? Fakt, są mało przyjacielscy. Słyszałem, że Nora są niezrównanymi w walce wojownikami. Ale widzę, że potraficie być też spokojni. Ciekawe jest to, że on mówi o Nora tak, jakby rzeczywiście Aloy do nich należała, tyle tylko, że Aloy jest wyrzutkiem od dziecka, od maleńkości i ona się nie poczuwa za bardzo do tego, żeby jakoś się z plemieniem Nora utożsamiać. To było oświecające, ale muszę już iść. Masz już błogosławieństwo, ale niech świt cię odnajdzie, ogrzeje cię dzień. I obyś odnalazła światło o zmierzchu. Poproszę świt o twoje powodzenie. Bardzo dziękuję. Idź w świetle i niech słońce wskazuje twą drogę. Dobrze, a więc jeszcze pomówmy w końcu z Olinem. Niech on nam wreszcie coś wyjaśni. Cześć, Olin. Znasz moje imię? A, Erend wygadał. Czemu wcześniej zachowywałeś się tak dziwnie? To przez ten festiwal. Naprawdę nienawidzę tłumów. Może udam się do... Nie unikaj odpowiedzi. Dobrze, tylko spokojnie. Nie mam nic do ukrycia. No właśnie, wyraźnie przecież chodziło o Fokusa. Nigdy nie widziałam nikogo z Fokusem. Powiedz, gdzie go znalazłeś. W ruinach, na północ od Włości. Tak nazywamy kraj Oseram. Tam... Metal biegnie głęboko. Stalowe giganty na wpół zakopane w piachu. Zapomniane jaskinie wykopane w skałach przez przedwiecznych. Podoba ci się? Ja znalazłam swój w jaskini takiej jak twoja. W ruinach przedwiecznych. Jeśli kopałaś sama, wiesz tyle co ja. W ruinach znajdziesz odpowiedzi. A nie tu. No ale może jednak coś więcej byś powiedział, kurczę. Jak rozmawialiśmy, skrzywiłeś się. Zupełnie jakbyś cierpiał. Albo się bał. Czy Fokus coś ci pokazał? Niczego mi nie pokazał. Mówiłem. To kolejna awaria. Wciąż się zdarzają. Ajajaj. Obawiam się, że nie mówi mi całej prawdy. Tym bardziej, że właśnie Aloy się to nigdy nie przytrafiło. Mój nigdy nie szwankował. A mam go od dziecka. To twój jest w lepszym stanie. Tutaj pewnie wręcz roi się od reliktów. Bo widzę, że wy, Nora, boicie się kopać w ruinach. Bo myślą, że ruiny są przeklęte. Ale ja tak nie uważam. Jeśli Nora myślą, że wiedza to przekleństwo, trudno. Ciekawe, no, że faktycznie może tutaj tego być więcej. Mówię o Fokusie. Co tu robisz, Olinie? Na ziemiach Nora. Erend potrzebował zwiadowcy w drużynie i kompana do kieliszka. Tyle. Kogoś, kto nie pozwoli nikomu się zgubić.
Kiedy to się skończy, wracam do wykopalisk. Mam zamiar znaleźć kilka zakopanych cacek na sprzedaż. Jesteś odkrywcą? Tylko kolejnym pionierem. Trzeba zapracować na okruchy. Ja to po prostu robię w służbie dworu króla. I tyle. Nie rozumiem. Przecież mamy takie same urządzenia, a mimo to nie chcesz rozmawiać. Mam już tylu przyjaciół, ilu trzeba, dziewucho. Nie szukam kłopotów. Przywykłam do odrzucenia przez plemię. Myślałam, że jesteś inny. Ja bierz tego do siebie. Głowa do góry. Powinnaś... Spróbuj się dziś rozerwać. Jutro wielki dzień. Warto sprawić, aby każdy był taki. Kurczę, no też jestem trochę zawiedziony, bo liczyłem, że jednak powie nam on coś więcej. Życzę szczęścia na próbie, Aloy. Sami jednak słyszeliście, nie za bardzo miał ochotę, żeby więcej pogadać. Dobrze, słuchajcie, ten odcinek mocno już się i tak przedłużył, więc ja ruszam do ogniska i do loży łowców. Dostaniemy się w takim razie w następnym materiale. Jesteśmy coraz bliżej odbycia upragnionej próby, na którą Aloy tak długo czekała. Tutaj widzę, że znowu mamy manekin, ale rozumiem, że on już jest zaliczony jako zniszczony. Teraz mam 13 i powinienem mieć nadal 13. Tak, czyli po prostu one będą stały, ale jeśli już je zniszczyłem, to policzyło to jako jeden manekin. Tak więc rzeczywiście w następnym odcinku zobaczymy, co będzie dalej. Dzisiaj faktycznie było bardzo dużo rozmów z postaciami, ale myślę, że były one bardzo ważne. Bo dzięki temu dowiedziałem się, mam nadzieję, że wy również, czegoś więcej o tym uniwersum, a takie rozmowy zapoznawcze zawsze są bardzo interesujące, jeśli chcemy poznać jakieś dodatkowe informacje na temat otaczającego nas świata. Więc mam nadzieję, że odcinek wam się podobał, możecie zostawić kciuka w górę, jeśli tak było, i do usłyszenia następnym razem. Cześć!